Burza z ulewą i wiatrem, który w porywach przekraczał 100 km na godzinę, przeszła nad Słupskiem i powiatem słupskim po godzinie 18. W ciągu kilkudziesięciu minut wichura spowodowała straty liczone w setkach tysięcy złotych. Największe poczyniła z pewnością w słupskim kościele pod wezwaniem świętego Jacka. Iglica wieńcząca wieżę kościoła nie wytrzymała naporu wiatru i przewróciła się, niszcząc część dachu świątyni, ale również dach sąsiedniego budynku mieszkalnego należącego do parafii mariackiej, będącego tymczasowym schronieniem dla uchodźców z Ukrainy. Górna część iglicy wbiła się w dach kościoła, ale na szczęście nie uszkodziła sklepienia. Jej dolna część spadła na trawnik przy parkingu między kościołem a hotelem. W momencie zdarzenia w świątyni trwała msza. W pewnej chwili wierni usłyszeli hałas. Jak relacjonowali, byli przekonani, że spowodowany spadaniem dachówek. Na miejsce natychmiast przyjechali strażacy, którzy zabezpieczyli dach i świątynię przed większymi zniszczeniami. Pierwszymi działaniami, jakie zostały podjęte po przyjeździe zastępów Państwowej Straży Pożarnej, to były działania polegające na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Zabezpieczenie to polegało w głównej mierze na wyznaczeniu taśmą ostrzegawczą chodnika od strony dominikańskiej, ponieważ uszkodzone dachówki zagrażały spadnięciem i mogły zagrażać również bezpieczeństwu przechodniów. Po zabezpieczeniu iglicy oraz ściągnięciu luźnych dachówek działania strażaków polegały na zabezpieczeniu powstałych otworów. Otwory te miały powierzchnię ogółem około 40 m2 na dachu kościoła i około 10 m2 na dachu budynku parafialnego. Prace trwały do późnych godzin wieczornych. Straty materialne są znaczne, ich szacowanie wciąż trwa. Ale dramatycznych zdarzeń spowodowanych przez nawałnicę było znacznie więcej. Wichura w mieście i regionie zerwała jeden, a uszkodziła 6 kolejnych dachów. Powaliła także kilkadziesiąt drzew. Drzewa spadały m.in. na samochody, ale również zrywały linie energetyczne. Bez prądu jeszcze w sobotę było kilka tysięcy mieszkańców regionu. Tam, gdzie studzienki nie nadążały z odbiorem wody podczas ulewy, doszło też do lokalnych podtopień. Przez niemal całą sobotę trwało usuwanie strat. W sumie w piątkowy wieczór strażacy w mieście i powiecie wyjeżdżali do niemal 200 zdarzeń. Funkcjonariuszom z Komendy Miejskiej pomagali strażacy ochotnicy oraz Wojskowa Straż Pożarna. Jak na urodziny przystało, wydarzenie rozpoczęło się od dzielenia ogromnego tortu. Potem na ringu zaprezentowali się pięściarze SKB Czarni Słupsk, którzy podejmowali zawodników Gwarka Łęczna. Po 10 interesujących walkach mecz zakończył się remisem. Przez kilka godzin przewodnicy z Centrum Informacji Turystycznej oprowadzali chętnych po ratuszu, a przy tym zdradzali tajemnicę jednego z najpiękniejszych w Polsce gmachów reprezentacyjnych. Z możliwości zwiedzenia ratusza skorzystało niemal 500 osób. Na scenie nie zabrakło muzyki. Najpierw wystąpili młodzi słupszczanie Czarek i Krystyna. Po nich koncert dał zespół 100%, który zagrał rocka, ale z mocnym profilaktycznym przesłaniem. Bo właśnie profilaktyka antyalkoholowa i antynikotynowa była obok urodzin ratusza tematem wiodącym niedzielnego wydarzenia. Na stanowiskach Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych instytucji i służb można było dowiedzieć się m.in. jak ustrzec się nałogów alkoholowych i narkotykowego oraz jak sobie radzić, gdy my lub osoby z naszego otoczenia z takimi problemami się zmagają. Policja przygotowała alkogogle i narkogogle, dzięki którym można było zobaczyć, jak bardzo zmienia się percepcja człowieka pod wpływem rozmaitych używek psychoaktywnych. Ale wydarzeniem, na które czekali słupszczani turyści, był koncert Katarzyny Nosowskiej. Artystka zaśpiewała kilkanaście piosenek, które nagrała w trakcie solowej kariery zarówno z pierwszych płyt Puk Puk i Milena, nagranych jeszcze w latach 90., jak i z ostatniej płyty Basta sprzed 4 lat. Thank you.
Katarzyna Nosowska nie tylko śpiewała przed kilkutysięczną publicznością, ale również opowiadała o wydarzeniach z własnego życia, bo znaczna część jej utworów ma wątki autobiograficzne. Koncert trwał niemal półtorej godziny i zakończył się bisem. Władze miasta zapowiadają, że w przyszłym roku kolejny raz zaproszą Słupszczan na wspólne świętowanie urodzin ratusza. Wnioski złożyło już kilkaset osób. Każdego dnia do programu chce dołączyć ponad 100 Słupszczan. Można to zrobić po ściągnięciu aplikacji Słupska Karta na smartfon lub wchodząc na stronę www.slupskakarta.pl. Tam również znaleźć można szczegółowe informacje o tym, kto może otrzymać kartę mieszkańca i jakie dokumenty trzeba posiadać, by przejść weryfikację. Tym najważniejszym jest pierwsza strona zeznania podatkowego za ubiegły rok, które składaliśmy do końca kwietnia tego roku. Wzory wniosków są do pobrania na stronie internetowej. Tam również dowiemy się, gdzie możemy skorzystać ze zniżek wynikających z posiadania karty mieszkańca. A to m.in. miejskie instytucje kulturalne i rekreacyjne, ale również komunikacja publiczna, w której bilety podrożały z początkiem lipca. Dzięki karcie mieszkańca tańsze będą też abonamenty dla osób parkujących w strefie płatnej. Ci, którzy mają problem z przejściem przez formalności, mogą poprosić o pomoc urzędników. Sporo osób przychodzi również fizycznie do naszego domu startupów, do aktywatora przy ulicy Tuwima 34. Tak przypominam adres, bo właśnie tam, jeżeli ktoś nie radzi sobie z aplikacją, nie radzi sobie z internetem, to tam można pójść otrzymać niezbędną pomoc. Natomiast trzeba mieć ze sobą, przypomnę, pierwszą kartkę z naszego PIT-u, z naszego rozliczenia, po to, żeby pokazać, że tam wpisane jest miejsce zamieszkania Słupsk. Karta mieszkańca jest czasowa, ważna do końca maja przyszłego roku. Aby przedłużyć jej ważność, trzeba będzie udowodnić, że wciąż płaci się podatki w Słupsku, przesyłając pierwszą stronę aktualnego PIT-u. Izba Historii Kolei Pomorza Środkowego w Słupsku powstała 10 lat temu. Mieści się na poddaszu kamienicy na rogu ulicy Wojska Polskiego i Kołłątaja. Właścicielem budynku jest kolej, która właśnie wypowiedziała umowy najmu wszystkim dzierżawcom, w tym emerytowanym kolejarzom prowadzącym izbę. Wypowiedzenia otrzymali wszyscy wynajmujący lokale w budynkach numer 28 i 29 przy Wojska Polskiego. Może to oznaczać koniec działającego dzięki inicjatywie kilku pasjonatów swoistego Muzeum Kolejnictwa. Emerytowani kolejarze załamani są tą decyzją. No, jeżeli nie dostaniemy żadnego pomieszczenia, to by nie koniec, no, niestety, nie? No ja sobie nie wyobrażam tego, bym chyba, serce mi pękło po prostu, nie? Pasjonaci już kilka lat temu starali się o przeniesienie izby, przede wszystkim dlatego, że znajduje się ona na ostatniej kondygnacji wysokiej kamienicy. Chcieliby swoje miejsce znaleźć w nowym budynku Słupskiego Dworca, choć jego budowa zapowiadana jest od lat, nadal nie ma żadnych konkretów w tej sprawie. Parę lat temu pisaliśmy do różnych instancji, między innymi do prezesa PKP, do fundacji PKP, do pani prezydent, do inwestycji PKP o to, żeby ta izba znalazła się, została przeniesiona do budowanego nowego dworca, który będzie budowany, no, z kilku względów. Pierwszy jest taki, że ona jest w niefortunnym miejscu, że na tym trzecim piętrze, w starym budownictwie, to praktycznie już czwarte piętro jakby było, że starsi ludzie tu mają kłopot z wejściem. Czy przedszkolaki, też jest kłopot, żeby tu wejść jednak, nie? Na razie władze kolei milczą w kwestii przyszłości Słupskiej Izby. Telefonicznie nie udało nam się uzyskać żadnych informacji w gdańskim oddziale gospodarowania nieruchomościami PKP, ani także w warszawskiej centrali spółki. Wysłaliśmy oficjalne pismo w sprawie losów Izby Historii Kolei w Słupsku. Sprawą interesują się także władze miasta. Do tej pory do nas się nie zgłosili z żadną prośbą ani wnioskiem, żebyśmy im jakoś pomogli, ale wiemy, że to są ważni ludzie i ważne obiekty, które tam są zgromadzane. Poza tym nie tak dawno wszyscy świętowaliśmy chociażby otwarcie ronda imienia Słupskich Kolejarzy. Nie wyobrażamy sobie zostawić ich samych. Z drugiej strony możliwości miasta, jeżeli chodzi chociażby o zasób komunalny, nie są jakieś szerokie i wygórowane. Nie możemy zapewnić, że na przykład znajdziemy dla nich lokal w zasobie komunalnym miasta, ale możliwe, że będziemy mogli pomóc w jakimś innym zakresie. Izba Historii Kolei Pomorza Środkowego to pamiątka po czasach świetności kolei w naszym regionie. Pasjonaci zgromadzili kilka tysięcy eksponatów. Wśród nich są pamiątki jeszcze sprzed II wojny światowej, a także świadectwa historii kolejarzy na ziemi słupskiej. Można podziwiać mundury, przedmioty używane w codziennej pracy, sztandary, odznaczenia, makiety kolejowe i liczne dokumenty.
Izbę z własnych składek od lat utrzymują emerytowani kolejarze. Opłacają m.in. czynsz, konserwują eksponaty. Sami także wyposażyli izbę w niezbędny sprzęt. Izbę można zwiedzać nieodpłatnie. Certyfikat przyznano plaży wschodniej w Ustce. Błękitną flagę uroczyście przekazano władzom miasta na terenie wyróżnionego kąpieliska. Po raz 12 otrzymujemy to wyróżnienie. Jest to wyróżnienie dla nas bardzo ważne, ponieważ świadczy o tym, w jakiej jakości jest nasza plaża, nasze kąpielisko. To też Państwa zasługa, także z tego miejsca też Wam bardzo, bardzo dziękuję. Usteckimi kąpieliskami opiekuje się Ośrodek Sportu i Rozwoju. Opiekę w zakresie bezpieczeństwa na 600 metrach plaży sprawuje 25 ratowników Słupskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ustka pierwszy raz błękitną flagę otrzymała w 2011 roku. Aby je otrzymać, należy spełnić kryteria z czterech zakresów, czyli wspomnianej już jakości wody, bezpieczeństwa na kąpielisku, które reprezentujecie tutaj Państwo, ratownicy, działań z zakresu edukacji ekologicznej, infrastruktury. Błękitna flaga to międzynarodowy certyfikat przyznawany najlepszym kąpieliskom w Europie od 1986 roku. Obecnie tym certyfikatem w naszym kraju może poszczycić się aż 30 plaż i 10 marin jachtowych. Po majowym maturalnym maratonie słupscy abiturienci, a jest ich niemal 900, dowiedzieli się wreszcie, na ile procent napisali egzaminy z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i innych wybranych przedmiotów. Wyniki są dobre, lepsze niż w ubiegłym roku, ale również lepsze niż te w województwie i ogólnokrajowe. Tradycyjnie lepiej matury poszły uczniom liceów ogólnokształcących. W dwójce zdali wszyscy, w jedynce 98% abiturientów. W piątce ten wynik dochodzi do 95%, a w czwórce jest nieco niższy, ponad 84%. Średnia zdawalność w miejskich ogólniakach to ponad 94%. Ten wynik jest o 10 punktów procentowych wyższy od wyniku ogólnopolskiego i o ponad 12% lepszy od średniej wojewódzkiej. Absolwenci techników też przeważnie mają powody do radości. W elektryku zdało ponad 87% maturzystów, w mechaniku niewiele mniej, bo prawie 87%. Wysoka zdawalność jest również w ekonomiku, niemal 80%. Znacznie gorzej poszło absolwentom drzewniaka i budowlanki. W pierwszej ze szkół zdało 6 na 10 maturzystów, a w drugiej tylko nieco ponad połowa. Średnia zdawalność w technikach dochodzi do 80%. Wyniki ogólnopolskie są gorsze o 10, a w województwie o ponad 11 punktów procentowych. W sumie w prowadzonych przez miasto szkołach średnich zdawalność wyniosła ponad 86%. Znakomita większość tych, którzy nie zdali, oblała egzamin tylko z jednego przedmiotu. Pod koniec sierpnia ci maturzyści będą mieli szansę na poprawkę, a co za tym idzie, wciąż przed nimi będzie możliwość rozpoczęcia studiów jeszcze w tym roku. Natomiast na prawie 900 maturzystów aż niemal 160 napisało egzamin z przynajmniej jednego przedmiotu na 100%.